Punkt karate, mimo że nie radzę sobie z trudnymi emocjami. Kiedy przychodzi złość, smutek albo inna przeciwność, czuję, że tracę kontrolę, mój świat rozsypuje się na kawałki. To teraz wybieram spokój i relaks. Mimo, że nie radzę sobie z trudnymi emocjami. Kiedy one przychodzą, nie wiem, jak zachować spokój. Nie wiem, czy wszystko jest w porządku. To teraz akceptuję siebie i wszystko to, co czuję. mimo że nie radzę sobie z trudnymi emocjami. Nikt mnie nie nauczył, że one są OK. Zwykle zostawiano mnie samemu sobie z trudnymi emocjami. I wtedy było to dla mnie zbyt trudne. To teraz akceptuję siebie, i wszystkie swoje emocje. Bref, nie radzę sobie z trudnymi emocjami. Bok oka, kiedy doświadczam trudne emocje. Pod okiem czuję, że tracę kontrolę. Pod nosem mój świat rozsypuje się na kawałki. Broda, czasem może nawet wpadnę w panikę, albo się wycofam i schowam. Obojczyk, nie wiem jak radzić sobie z trudnymi emocjami. Pod pachą, nawet nie wiem po co one są. Głowa, nikt mnie nie nauczył, co z nimi robić. Wbrew, zawsze mnie krytykowano za moje trudne emocje. Bok oka były one niepożądane. Pod okiem, więc mam takie przekonanie, że one są złe. Pod nosem, że trzeba je tłumić albo spychać. Broda, albo unikać za wszelką cenę. Obojczyk, widzę jednak, że kiedy to robię, pod pachą te emocje tylko rosną w siłę. Głowa, one po prostu chcą być uznane i zobaczone. Bref, i nawet jeśli nie wiem, jak mam uznać moje trudne emocje? Bok oka to otwieram się na to, żeby się tego nauczyć. Pod okiem wszystkie emocje nam są dane, aby ich doświadczać. Pod nosem wszystkie spełniają jakąś funkcję w naszym życiu. Broda, więc uwalniam się już od odrzucania trudnych emocji. Obojczyk, przykro mi, że nikt w moim domu nie miał takiej umiejętności pod pachą, żeby mi pokazać, na czym polegają trudne emocje. Głowa, ja otwieram się na to, żeby je poznać. Brew, może nie są one aż tak straszne, bok oka jak pamięta to mój dziecięcy umysł. Pod okiem, więc kiedy doświadczam trudnej emocji, złości, smutku, strachu, pod nosem, zamiast od tego uciekać, czy wpadać w panikę. Broda, wybieram po prostu spokój. Obojczyk, emocja, która jest zauważona i uznana, pod pachą, zawsze będzie moim sprzymierzeńcem. Głowa, nawet złość, smutek i strach. Bref, uwalniam. To stare przekonanie, że trudne emocje są złe. Bok oka akceptuję siebie w całości ze wszystkimi emocjami, jakie mam. Pod okiem to tylko moja nieumiejętność czyni je takimi strasznymi. Pod nosem, w rzeczywistości, to jest coś, co jest mi potrzebne, aby żyć w harmonii. Broda akceptuje moje wewnętrzne dziecko, które ma dużo emocji. Obojczyk, kiedy ono się smuci albo złości, to jest naprawdę ok. Pod pachą. Wybieram, aby być cierpliwym, kochającym wewnętrznym rodzicem. Głowa, który nie odrzuca swojego dziecka tylko dlatego, brew, że może mieć ono trudną chwilę. Bok oka pomagam mu przetworzyć, zrozumieć tę trudną emocję. Pod okiem uwalniam ten stary schemat z dzieciństwa, pod nosem, w którym trudne emocje odrzuca się i traktuje jako złe. Broda: Wybieram nowe, pełne podejście do tego, co jest we mnie. Obojczyk bo wszystko jest mi dane dla mnie. Pod pachą, moje wewnętrzne dziecko może mi w pełni zaufać. Głowa, bo nigdy go nie odrzucę i nie skrytykuję za jego emocje.